Ja wymyśliłem cztery pytania. Pierwsze, podstawowe pytanie. Jakim miastem ma być Ciechanów w przyszłości? Czy ma to być miasto ambitne? Miasto, które swoim mieszkańcom daje szansę rozwoju? Czy też ma przypominać piękną, kolorową widokówkę? Czy ma to być miasto, które oferuje swoim mieszkańcom godną pracę, oferuje swoim mieszkańcom szansę na znalezienie mieszkania? Czy też ma to być miasto fajerwerków, wesołego miasteczka? Czy potrzebne są błyskotki, czy praca u podstaw? Jestem przekonany, że praca u podstaw, albowiem wiele ważnych problemów naszych mieszkańców nie zostało rozwiązanych. Szanowni Państwo, nasi polityczni oponenci przekonują, że nic się nie da zrobić, by zatrzymać młodych w ich rodzinnym mieście. Że taki już los miasta około 40-tysięcznego, że właściwie wszystko, co możemy, to remontować ulice, place i ścieżki. Ja w to nie wierzę. To oczywiście ważne, by remontować ulice, ścieżki i place. Ale czy to ma być horyzont naszych marzeń o Ciechanowie? Myślę, że nie. Skoro jest tak wspaniale i żyjemy na wyspie powszechnej szczęśliwości, to dlaczego Ciechanów znalazł się na liście miast, na 37. miejscu wśród miast zagrożonych utratą pozycji gospodarczo-ekonomicznej? Skoro jest tak dobrze, skąd 39. miejsce? Otóż, proszę Państwa, PR nie zakamufluje tej prawdy. PR jest dobry na chwilę, a nie na dłuższą perspektywę. Szanowni Państwo, mój program jest odpowiedzią na najważniejsze wyzwania, przed jakimi stoi Ciechanów, i najważniejsze potrzeby, przed którymi stoją młodzi Ciechanowianie i mieszkańcy Ciechanów. Jak wygląda dzień wyjeżdżających do pracy do oddalonej o 100 km aglomeracji? Pobudka po świcie, wyjazd wczesnym rankiem, powrót wczesnym wieczorem. Czy można cieszyć się życiem rodzinnym, mając taki rytm dnia? Czy organizowanie wydarzeń typu sadzenie drzew przez ojców to nie za mało tego wsparcia? Jako prezydent zaangażuję miasto w rządowy program Prawa i Sprawiedliwości. Program Strategia na rzecz odpowiedzialnego rozwoju. Po co? Proszę Państwa, po to, by powstały nowe inwestycje, które dadzą setki nowych, godnych miejsc pracy. By młodzi Ciechanowianie nie musieli wyjeżdżać za pracą ze swojego rodzinnego miasta.